Konflikt z rodziną Sanguszków o zbiory znajdujące się w Muzeum Okręgowym trwał ponad 8 lat. W 2004 roku rodzina Sanguszków złożyła pozew do sądu o zwrot przedmiotów, które jej zdaniem są własnością rodu. Wówczas ja przypomnę, że sąd rozstrzygnął dość w zaskakujący sposób, ponieważ uznał, że część tych przedmiotów należy zwrócić Sanguszkom, a co do czterech bodaj miał wątpliwości. Stanął na stanowisku sąd mianowicie takim, że należy udowodnić własność w stosunku do każdego z przedmiotów, a nie do całości zbiorów. Przez kilka kolejnych lat sprawa była nierozstrzygnięta do końca, choć jak dodaje Adam Bartosz, wolą Sanguszków od początku było, aby zbiory nadal pozostawały w muzeum, ale nie jako jego własność, lecz depozyt. Tak jednak się nie stanie, zbiory to już własność muzeum. W tej chwili wyczerpali oni już wszelkie możliwe instancje, jeśli chodzi o nasz krajowy system prawny i właściwie w ogóle wyczerpali wszelkie możliwości, dlatego że zaskarżenie tego wyroku do instancji europejskiej mogłoby tylko nastąpić w przypadku, gdyby jakieś procedury zostały naruszone, prawda? A procedury nie zostały naruszone, czyli właściwie jest koniec procesu. Choć trudno w tej sytuacji mówić o satysfakcji. Wykładnia prawna jest taka, że zostały te dobra przejęte niezgodnie z ówczesnym prawem, ale nie ma dzisiaj żadnego mechanizmu, który by tę sytuację odwrócił. To znaczy, prawnicy twierdzą, że należałby się zwrot tych dóbr, natomiast nie ma formuły, nie ma ścieżki prawnej, jak tego dokonać. Jedyną ścieżką jest albo ustawa, która ureguluje tę sprawę, i inna to jest sądowa ścieżka. Ta została już wyczerpana. No więc ze względu na relacje, jakie są między nami a rodziną Sanguszków, zawsze były one bardzo jak poprawne, żeby nie powiedzieć serdeczne. No, osobiście mam niesmak, że rozstrzygnięcie nie nastąpiło nie tyle na korzyść Sanguszków, ale że nie nastąpiło to z mocy prawa polskiego, znaczy ustawy. Rozważanie, co by było, gdyby był inny wyrok, są bezprzedmiotowe. Mamy do czynienia z jasnym stanem prawnym. Cała kolekcja, wszystkie zbiory, które kiedyś były własnością rodu Sanguszków, dzisiaj są pod opieką Muzeum Okręgowego w Tarnowie i trzeba postawić kropkę. I to jest dobry opiekun tych zasobów, to jest instytucja, która dba tak jak o wszystkie inne dobra narodowe i będzie dotąd się zajmowało tymi przedmiotami i dziełami, dopóki będzie ich posiadaczem i właścicielem. Co pozwala w pełni dysponować zbiorami Muzeum Okręgowemu. Dzięki temu mogą one na przykład być pokazywane w innych miastach. Część z nich już teraz znajduje się w ekspozycji, część jeszcze w magazynach. Julita Majewska, Tarwizja.